Muzeum Kultury Kulpiowskiej powstało w 1975 roku, wówczas jako Muzeum Okręgowe. Zatem w 2025 roku przypada wielki jubileusz, 50-lecie istnienia. Czy już czynicie Państwo przygotowania do tego jubileuszu? Tak, mamy plany dotyczące obchodów naszego jubileuszu. No, chcemy, można powiedzieć, przejść lifting pewien, bo taki jubileusz też zobowiązuje. Myślimy też nad wydarzeniami, oczywiście wystawami, uroczystością upamiętniającą ten jubileusz i powstanie naszego muzeum. Tutaj ważna też jest statystyka, więc będziemy liczyć, mierzyć, ważyć, ile osób nas odwiedziło, co zrobiliśmy. No to też jubileusz to jest też takie podsumowanie 50-letniej działalności. Oczywiście też wspomnimy osoby, które na początku rozpoczęły pracę w tym muzeum, dzięki którym w ogóle to muzeum powstało, bo wydaje się, że to będzie dostojny jubileusz, ale tak naprawdę muzeum okręgowe w Ostrołęce, które powstało w 1975 roku, było jednym z ostatnich, które powstawały w miastach wojewódzkich. Naokoło wszędzie były już muzea, które mają dłuższą tradycję, choćby Muzeum w Mławie, no, czy Muzeum w Siedlcach. Mówię tylko tutaj czy Muzeum w Łomży, o tych tutaj w naszej najbliższej okolicy. I pierwsza wystawa, która została zorganizowana jeszcze przez pracowników Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, bo w czerwcu powstały województwa po reformie administracyjnej, to pierwsza wystawa została otwarta we wrześniu 1975 roku. Natomiast decyzję o utworzeniu instytucji, nadaniu jej statutu podpisał wojewoda ostrołęcki w grudniu 1975 roku. Więc te działania i otwarcie pierwszej wystawy, udostępnienie pierwszej wystawy nastąpiło wcześniej przed formalnym powołaniem instytucji, ale to też świadczy o tym, jak wielka była potrzeba tutaj wśród mieszkańców Ostrołęki, działaczy kultury, inicjatorów powstania, też jak wielka była potrzeba istnienia tego typu placówki. Oczywiście wcześniej funkcjonowało Muzeum Społeczne, które między innymi zorganizowało wystawę na fortach Bema. No ale nie można powiedzieć o jakiejś bezpośredniej kontynuacji działań tego Muzeum Społecznego i Muzeum Okręgowego, bo niewielka tylko część obiektów z tamtego muzeum trafiła do, kilkanaście obiektów trafiło do zbiorów naszego muzeum i to chyba już w 1976 roku. Ale tutaj oczywiście będziemy czynić pewne podsumowania, ale też i odnosić się do tych 50 lat, ale myślę, że to jest też czas taki odpowiedni na nowe otwarcie, na następne półwiecze. I oczywiście muzealnicy z racji tego, czym się zajmują, można powiedzieć, że spoglądają w przeszłość. I tak jest też w naszym przypadku. No, gromadzimy materialne ślady przeszłości, ludzkiej działalności, dokonań, ale też muzealnicy w tej chwili, jak gdyby tego też się wymaga i oczekuje od muzeów, patrzymy w przyszłość, bo muzea się w ostatnim czasie bardzo zmieniły, zwłaszcza jeśli chodzi o przekaz, o ofertę adresowaną do szerokiego grona odbiorców, bo począwszy od seniorów, skończywszy na najmłodszych widzach. I ta oferta musi być dostosowana i do poszczególnych grup odbiorców, do grup wiekowych. Też mamy oferty adresowane do rodzin, to są między innymi gry miejskie, to są warsztaty w pracowni etnodesignu. I widać w ostatnich latach, że muzea jak gdyby wyszły bardziej na zewnątrz, skierowały się do odbiorcy, bo muzea, o których może niektórzy pamiętają, które funkcjonowały w latach 50., 60., nie były tak aktywnymi instytucjami, które wychodziły do odbiorców na zewnątrz. Właściwie przychodziło się tylko oglądać wystawy. Dzisiaj ta oferta muzealna jest znacznie
szersza niż samo wystawiennictwo. I to jest taki znak czasu, właśnie poszerzenie znacznie tej oferty działalności muzeum poza tradycyjną ofertą wystawienniczą. Dzisiaj kładzie się duży nacisk właśnie na edukację, na warsztaty, na taką specyfikację, a właśnie taką ofertę, ale adresowalną jak gdyby do poszczególnych grup odbiorców. I to nie są tylko pasjonaci historii lokalnej, czy miłośnicy, czy regionaliści, ale też no, mamy na uwadze też naszych gości, którzy odwiedzają muzeum, a przyjeżdżają z zewnątrz i chcą na przykład poznać historię Ostrołęki czy Kulpie, więc dla nich też jest adresowana ta oferta. No ale oczywiście cały ten 2024 rok traktujemy jako taki rok przygotowań do jubileuszu, na który na pewno zaprosimy mieszkańców Ostrołęki i mamy nadzieję, że tutaj ja na pewno nie zawiodę się na moich koleżankach i kolegach muzealnikach i na pewno staniemy na wysokości zadania. Przygotujemy bardzo atrakcyjny program na rok obchodów naszego jubileuszu 50-lecia. Zatem zapraszamy, dołączamy. Dziękuję bardzo.